Witajcie z tej strony z Maslo i dzisiaj powiem wam, jak prawie naprawić Nexusa 5X. Nexus 5X jest to flagowiec z 2015 roku wypuszczony przez Google i był to pod wieloma względami bardzo rozsądny telefon, który oferował całkiem niezłą wydajność, no i oczywiście szybkie wsparcie aktualizacyjne firmy Google. I co ciekawe, te telefony można kupić już za około 100 zł na Allegro. No i właśnie się pokusiłem na takiego. To gdzie jest haczyk, zapytacie? Ano, haczyk jest w tym, że te telefony są sprzedawane z tak zwanym bootloopem. Ci z was, którzy nie są, powiedzmy, biegli w świecie Androida, już śpieszę z wytłumaczeniem. Objaw wygląda w ten sposób, że gdy uruchamiamy telefon, system próbuje się załadować, następnie po jakimś czasie następuje restart urządzenia i system próbuje się znowu załadować i tak w kółko, i tak w kółko. Zważywszy na to, że sam miałem do czynienia całkiem sporo z Androidem, stwierdziłem, że bootloop, easy sprawa, dam radę naprawić. No i rzeczywiście, bootloop spowodowany systemowo jest relatywnie dość prosto naprawić. I nie wymaga to nawet, że tak powiem, dużej ilości wiedzy. Jednakże w przypadku tego telefonu nie jest to bootloop systemowy. Nie jest to bootloop systemowy? Co ty wygadujesz? Jest to spowodowane tym, że ten telefon ma wbudowany tak zwany niesławny Snapdragon. Chodzi o to, że była pewna seria procesorów, ściślej mówiąc Snapdragon 810 i 808, które bardzo się grzały. I mamy tutaj w zasadzie powtórkę z rozrywki z tego, co miało miejsce w przypadku Xboxa 360, czyli Red Ring of Death. Chodzi po prostu o to, że pod wpływem ciepła cyna pod procesorem roztapia się i po prostu procesor fizycznie przestaje zwierać z płytką. I właśnie stąd bierze się ten bootloop. Jest kilka metod, jak naprawić ten bootloop i ja przetestowałem wszystkie trzy z nich. Jak mi poszło? Dowiecie się w tym odcinku. Tak więc pierwszą metodą dość niedorzeczną jest właśnie zamrożenie procesora. Szczerze mówiąc, zdecydowałem się na tą metodę tylko ze względu na to, że wydała mi się ona taka dość nieinwazyjna. Na pewno o wiele mniej inwazyjna niż rozgrzewanie procesora, no bo w zasadzie mrożąc coś, no ciężko jest coś uszkodzić. Natomiast przegrzać coś, myślę, jest już zdecydowanie prościej. Nie byłem jednak tak odważny jak niektórzy użytkownicy z YouTube'a, którzy po prostu wpakowywali ten telefon do woreczka i wrzucali go do zamrażarki. No ja pomyślałem, że jest to troszeczkę głupi pomysł, więc rozebrałem telefon, wybebeszyłem płytę główną, którą widzicie teraz. Jest ona bardzo malutka. No i postanowiłem za pomocą sprężonego powietrza ten procesor zmrozić. No i po zmrożeniu, po wsadzeniu do telefonu, okazało się, że nic to nie dało. Więc jeżeli ktoś z was ma Nexusa 5 i próbuje go naprawić, to myślę, nie idźcie tą drogą, bo o ile w przypadku niektórych układów scalonych ta metoda może działać, no tak w przypadku tego Nexusa nie jest to specjalnie skuteczne. Drugą metodą jest tak zwane wygrzewanie procesora. Więc postanowiłem to zrobić za pomocą suszarki, żeby nie roztopić niczego. No i przy przytrzymaniu procesora w takiej odległości mniej więcej przez 30 sekund i po ponownym zapakowaniu do telefonu, telefon ożył. Jednakże, gdy telefon ożyje, zwykle po traktowaniu go suszarką, nie trwa to długo. I jest pewna opcja, jak naprawić ten telefon, powiedzmy, poniekąd permanentnie. Chodzi o to, że jednostka procesorowa w tym telefonie ma dokładnie 6 rdzeni. I tak de facto, czasami ten problem z bootloopem da się naprawić, wyłączając te dwa mocniejsze rdzenie. Żeby wyłączyć te dwa mocniejsze rdzenie, trzeba wgrać tak zwany kostumowy kernel, który korzysta tylko i wyłącznie z tych czterech rdzeni energooszczędnych. Czyli tym samym poświęcamy, powiedzmy, część wydajności telefonu na rzecz tego, żeby on w ogóle działał. No myślę, że jest to całkiem rozsądna możliwość, jeżeli chcemy w ogóle telefon odpalić, tak? No to myślę, że tutaj jakby już wydajność jest sprawą drugorzędną, ale sam fakt, żeby ten telefon działał. Jednakże, żeby wgrać ten kernel, musimy najpierw odblokować możliwość wgrywania nieoficjalnych kerneli z poziomu systemu. No i oczywiście w momencie, kiedy mamy bootloopa, no jest to
No niemożliwe, tak? Więc mamy po prostu zapętlające się koło. Nie możemy zmienić kernela, bo musimy się zalogować do systemu, żeby włączyć możliwe zmiany kernela. I właśnie wtedy, kiedy rozgrzałem procesor suszarką, miałem na tyle szczęścia, że udało mi się te opcje w ustawieniach włączyć. I dosłownie w tym momencie, kiedy włączyłem te opcje, telefon się wyłączył. Więc po prostu miałem naprawdę mega szczęście, bo no nie wiem, 2 sekundy i nie udałoby mi się tego włączyć i musiałbym powtarzać znowu cały proces. Następnie dalej, kiedy już włączymy możliwość odblokowywania, musimy sobie odblokować możliwość wgrywania, czyli odblokować OEMA, następnie sflaszować kernel i TWRP. Jakby dla osób, które niezbyt siedzą w temacie, postaram się to uprościć najbardziej jak to tylko możliwe. Chodzi o to, że jakby każda wersja Androida ma swój specyficzny, troszeczkę zmodyfikowany kernel. I są specjalne spreparowane wersje systemu na XDA Developers. Oczywiście wszystkie linki będziecie mieli w opisie. I możemy sobie sflaszować na przykład Androida 8.1 właśnie z tym zmodyfikowanym kernelem, który wyłącza te dwa mocniejsze rdzenie. No udało mi się to zrobić. Wgrałem ten system i rzeczywiście telefon trochę podziałał, no ale teraz znowu nie działa, więc... Ogólnie rzecz biorąc to troszeczkę zważywiłem, bo podjarany faktem, że o hurdur zmieniłem kernel, no to wgrywam Lineage OS. Tylko oczywiście zapomniałem o tym fakcie, że w momencie kiedy wgrałem Lineage OS, to kernel został znowu nadpisany, więc to troszeczkę takie błędne koło. Koniec końców znowu wróciłem do tego, powiedzmy, w miarę oryginalnego systemu. No i wrzuciłem tutaj tego kernela, który wyłącza te rdzenie, no ale jak widzicie, telefon dalej butuje się cały czas w kółko. Więc stąd ten tytuł, jak zmarnować te 120 zł na Allegro, ponieważ myślałem, że uda mi się naprawić ten telefon. No i telefon jest w takim dziwnym stanie, bo czasem działa, czasem nie działa na tych 4 rdzeniach. No i... No nie powiem, jestem troszeczkę niepocieszony, bo w głębi serca myślałem, że rzeczywiście za pomocą wyłączenia tych dwóch mocniejszych rdzeni uda mi się doprowadzić ten telefon do stanu używalności. No jednakże widocznie nie miałem tyle szczęścia. Uwaga, aktualizacja z ostatniej chwili. Po wgraniu pewnej wersji systemu telefon działa mega stabilnie i w sumie, no nie wiem, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że w końcu pewna wersja systemu zaczęła dobrze banglać. Na razie nie logowałem się do Google Play, żeby mi nie zaczęło ściągać jakichś dziwnych update'ów, więc bazuję sobie tylko i wyłącznie na F-Droidzie, czyli sklepie, w którym są tylko i wyłącznie aplikacje free software, tak, czyli otwartoźródłowe, które powiedzmy tam szanują prywatność i tak dalej. No i jak na razie Nexus robi robotę, słuchajcie. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. To jest takie troszeczkę coś innego niż mieliśmy zwykle. Jednakże w sumie jest to troszeczkę starszy sprzęt. Ciekawostka, miałem nadzieję, że uda się ten telefon naprawić i być może ktoś z was miałby protipa, jeżeli nie macie dużo hajsu na telefon i chcielibyście sobie naprawić. No jednakże, jak pokazuje mój przykład, no te ryzyko no nie do końca się opłaciło, no bo telefon niestety dalej nie działa. Tyle z mojej strony. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Możecie też w komentarzach napisać, co sądzicie. A jeżeli ktoś z was jest tutaj nowy i lubi filmy o technologii, to polecam zerknąć na mój kanał, bo tam jest trochę filmów powiązanych z tą tematyką. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych filmach i live streamach. Na razie. Bajos.